Fire came to be, and with it, disparity. And the brighter the flame, the deeper the shadow. Hej, cześć, siemano wam wszystkim, jestem Jack, witam cię tutaj bardzo serdecznie w kolejnym materiale Zagrajmy Dark Souls. Dark Souls 2 Scholar of the First Sin. Niestety niczym Zeus ominął, bo mnie Zeus nie spróbował. Ale ja niestety spróbowałem, a szkoda. Więc dobrze, zobaczmy jak to wygląda. Ja tutaj są rozbudzeni. Kurde, jeszcze się kurde wstawił. To jest ten drobny problem. Widzicie fakt, że zabicie właśnie jednej z nich odżywia tego kolosa. Którą jak widać błyskawice nic nie robią. Bardzo mało. Jak mnie blasnął do gleby? Chyba idealnie się całą stamina. Wow, mój najpotężniejsza muszę odzyskać z pisem. Z góry się zaczyna się z przejście do tego. To duża szansa. To jest jeszcze głośne. Dlaczego nie zauważyłem? Dosłownie przed chwilą, tylko dopiero teraz. O, to porządnie oberwał. Wchodzi kolejko. Zwieźcie i tam. O, rok już sobie bardzo ładnie zmieniać. Coraz lepiej niż błyskawice. Proszę, więc dobrze, lepszy kryształek na start. I została mi tylko ta babeczka i tam ten domek. I tam jest z tej strony. Co mamy tutaj? Te golemy niestety się drezgią z tego co pamiętam, więc to jest drobny ból. Wilgoczyca dali skamieniała smycza kość. Okej. Okay. A co mamy tutaj? Oj! Proszę, proszę! Zaskoczył mnie! Serio, to jest cały twój atak? Ja
alkohol chciwości! Proszę, proszę! Czyli mówiąc krótko, łeb tego mimika. Nakrycie głowy przedstawiające chciwą istotę, która udaje skrzynię ze skarbami, zwiększa absorpcję dusz oraz pomaga znajdować przedmioty, lecz powoli wysysa zdrowie. Istnieje ciekawa opowieść o niesamowicie chciwym starożytnym bóstwie. Zapewne cieszy się na poważaniu niektórych łajdaków, inaczej taki przedmiot nigdy by nie powstał. No pewnie by nie powstał. Ale kurde... Autentycznie nie spodziewałem się mimika w tym miejscu. Ale kto wie, może w sumie powinienem. Skoro już jednego udało się nam spotkać. Ale najważniejsze jest to, że nie dałem się zabić. No i cyk, styl. Zregenerowane życie do pełna. Myślę, tego tak miły drogi padzie i mi... Nie wiem, tutaj. O! Okej, okay, już bym tak leciały za nim. Myślałem, że po prostu jak spinują, to już koniec. No proszę. I o tyle lepsza jest magia mroku od magii tych kryształów, gdzie po prostu leciały. A materia dusz, albo kryształowa materia dusz, to już by puścić to ele, jak spróbuję, to spróbuję. A proszę, a przyciąganko normalnie poleci dalej, będzie szukało celu. Kurde, miałem to jeszcze tego, ty na zakręcie morko wmontować, ale dobra, zrobię to później. To. I sprawmy się jeszcze z tą jedną czarodziejką. Sobie dawaj, no. Zaatakuj jak jeszcze. Kurde, za wcześnie. Za późno. Nie wiem. Za wcześnie. Za późno. Kurde, no chciałem zrobić tę ripostę, no. Szczęście. O nie. O nie. Ja muszę, kurde. Dobra. Czy tutaj zadziała ten trik z duszami? Nie. Ciągle to nie działa. Niestety. Kurde. Dalia z... Awy nie zrobiłem. Ser Olona. Dobra. Ale zobaczmy sobie, jak będą wyglądały te dusze. Tak, chcę użyć. Okej. Okay. Bo już co mogłem to zrobić? Dusza rycerza oparów wygląda tak samo jak dusza Pelestalda. Ser Aloma. A wy jeszcze nie zużywamy, ale dusze nadali jak najbardziej. Okej, okay, czyli nadali po prostu jest taka większa. Okej, mogę go tak po prostu zniszczyć. A to fajnie. Weźmy tego sobie jakąś... O, może właśnie weźmy tę kosę. Chyba. Szkoda, że kosa nie ma lifesteala na sobie. Autentycznie, no ale dobra. Grzybka sobie wyciągnę w takim razie. Też trochę to potrwa. To jest fajne, że mogę tego golema zniszczyć, zanim go aktywuję. Zniszczyć tej zabić. Ej, naprawdę na mu przełamałem postanę? No, tylko nie pomyślałem, bo najlepiej to by było rozwalić je w tym samym momencie.
O! Się liczę teraz. Przecież jak ja zniszczę jednego, no to... jednego, a dwóch stoi obok, no to logiczne, że ten drugi się obudzi. W trzecim. Zakrzywiony miecz nicości. Wielki zakrzywiony miecz o złowieszczo wyglądającej klinze. Zakazana broń, którą król kości słoniowej kazał ukryć przed światem. Stworzony z głazu, drzewa i szczątków najbardziej osobliwej duszy. Legenda głosi, że im dalej go posiadać zawędruje, tym potężniejsza staje się klinga. Okej. Zobaczmy w takim razie, jakie obrażenia będzie zadawał. Tutaj niestety... O, już nie, w sumie nie, mogę je podciągnąć już od tego golema, bo nie ma automatycznego ssania. O, potężne, potężne. Temat nie zadaje, no chodź koleżanki tutaj do mnie. Do którego? Do tego. Wow! Ej, jak go to pokroiło! Ty jak Kazuya normalnie się prawie zachęcił! Tutaj to jest najlepsze. Zajebiście! Ej, ja jestem zadowolony z takiego obrotu sytuacji. Otwieramy teraz drzwi. Mamy tutaj pierwszego z naszych kamratów, którego możemy zabrać ze sobą na walkę z bossem. Witam. Cyk. Rycerz z Eleum Lois poszukuje chaosu. No i on tam sobie zawędrował właśnie za tą arenę z bossem, a tu powinniśmy chyba w ogóle wyjść przy katedrze, co nie? Tak jest. No i bardzo ładnie. No ale dobra, to była jedna z trzech osób, które mogę tutaj zawezwać do pomocy i po prostu uczynić sobie walkę łatwiejszą. I to mega łatwiejszą, delikatnie, już grubo mówiąc. Ale czeka nas jeszcze dwóch takich rycerzy. Gdzie się do nich szło? To jest chyba to ognisko właśnie obok tego muru. To nie pamiętam, gdzie jest, ale chyba z opuszczonego domostwa dało się dojść do jednego z tych rycerzy, tak mi się wydaje, więc sprawdźmy to. Zapamięci, to nie wiem, ile rozumiem, to dostaje zaklęć. Dwa miejsca. Rozwidlona, to jest ile to? Kamień z mroku zajmuje dokładnie dwa miejsca. Więc jedną włócznię błyskawic sobie wyrzucę i wsadzę tutaj właśnie tę rozbryzgującą się błyskawicę, ale tam jest krok, już będzie na koniec. I dobrze. Zobaczmy najpierw na sucho, jak to wygląda. Jedno i drugie. Najpierw tam jest kroku. O, do tego jest potrzebny kost? Znaczy nie kost, tylko ten. Dzwonek, okej. Kosztuje 5000 dusz. Okej, tak nie mam z tymi duszami co robić, więc niech będzie. Błyskawica. Golema kolejny testu. A, to jest ten cio! Dobra. Jaki cios! Przecudowny! Oj, patrzcie, teraz! Skończyła się śnieżyca, koleżanki sobie wstają. Ej, ale zajebista jest ta broń! No, żegnam! O, jednak nie żegnam, okej. Teraz żegnam.
trwałości w ogóle. Okej. Nieładny kolego, nieładny. Ale czy my też tych poprzeń mogę wysunąć z tego czasu, jak stoi akurat pobyt? To jest trochę dziwne akurat. Mordy mordo, ale moja błyskawica jest potężniejsza. Musisz popracować nad swoimi lodowymi czasami. Ten oczywiście. Świetnie. Cyk i silny atak. Nie da się silnego czasu połowy, tak? Broń, która w ogóle ma, to nie jest jakiś kawałek lodu. To jest faktyczna broń. To jest sztylet, który możemy wziąć. Czy wziąć? Możemy zdobyć. Wziąć. Przecież dla mnie to jest trochę dziwne, że leży sobie broń obok i ja muszę konkretnie czekać, aż broń wypadnie z przeciwnika, a nie mogę zabrać go z jego trupa. Nie wiem, jak to działa. Dla mnie to jest coś dziwnego, ale... Nie kłócę się z tym zbytnio. Dobra, tej papę. Zobaczmy, jak sobie to z tym. Ty to był głup? Serio? Ja kiedy go trochę nie zauważyłem, to byłem jeden z tych. Ładnie, tyk. Legna. Kurde, mam taką cichą nadzieję, że coś z tego drobę. Zrobiłem najpierw życia, oprócz tego. Dobra. Nie, że kończyłem. Nie bardzo. Dobra, no to załatwimy go ręcznie. Najpierw spróbujemy coś tutaj. Aha, chciałem zrobić tyłu tak stawa, ale bakta mi się nie... Czemu? A, dobra, nie, okej, okay, wiem, to pamiętam, pamiętam. Ten przeciwnik nazywa się golem, to jest golem wałowy, bo ma dość jeden strasznie nieprzyjemny cios, który był trochę widać na widmie, które przed nią się pojawiło. Otóż on może nas nadziać, dokładnie tak jak prześladowca. Tego prześladowca po prostu nas przeklnie i odrzuci, a on nas nadzieje i jeszcze naszpikuje lodem. Przez to też duże obrażenia. Ciągle jest zamknięte, ale ognicho widać. To jest dość fajny punkt, jeśli chodzi o strategiczne ułożenie. Tylko właśnie gorzej jest z dostaniem się do niego. Czy to będzie atakował? Muszę się mu zapomnieć. Teraz tutaj wchodzimy do właśnie tego pomieszczenia, gdzie mamy tego Dominika, dokładnie w tym miejscu. Jaki cios! Ej, no poczuć takim normalny człowiek, to by się chyba... O tak, 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 oceniamy to bardzo pozytywnie. I przyjaciel. Co tam przyjaciel? Okej, prawdopodobnie zrobiliście cięcie teraz. Musiałem coś załatwić, nie było mi chyba 20 minut przy kompie, albo więcej. No ale okej, jesteśmy gdzie jesteśmy. Czas otwierać skrzynki. Pamiętając oczywiście, że tamta, przy której leży ta babeczka, to jest Mimik. Dwa świetliki. Bo my z tych świetlików nie korzystam, nawet nie wiem, jak to faktycznie działa, czy faktycznie zwiększa obrażenia. Znaczy, dobra, na pewno zwiększa, ale o ile? Zaraz sezę, trzy sztuki. Z
stary rozrachunek pełen życia sztuk 7. Sztabaty to nie tu, najsłabiej. No i tutaj rzucamy medalion z aktualizmem Droida. Zbroja Katariny! Serio jeszcze? Jeszcze mi to tak złapało? Nie mogę. No dobra. Najważniejsze, że gościa... Czy gościa, że to coś udało się zabić i odzyskać parę klejnotów. Tutaj... Okej, okay, to samo co w przypadku tego hełmu, tylko oczywiście zamiast hełmu jest zbroja. Okej, okay, oni są widzialni. Nie są? Czy tu już nie? A, okej, okay, czyli te widma chyba tylko istniały w tej... W tej wichurze. Dobra. Normalnie jest przejście. Kapelusz Durgo. Ulubiony kapelusz z monoklem niebiesko-okiego Durgo zwiększa zasięg strzału. Kapelusz Durgo, niezrównany bohater Durgo, niezrównany łucznik i jego szwagier bronili swej ojczyzny przed najeźdźcami. Mimo że Lanafir prowadzi politykę izolacjonizmu, czyny Durgo zapewniły mu sławę także w innych zakątkach świata. Nie wiem czemu, ale myślałem, że będzie teraz inwazja wewnętrznego grupa. Czasami warto się pomylić. Dobrze, więc tutaj idziemy po skrzynkę, a potem pójdziemy tam do tyłu, żeby sprawdzić, co jest tam w tym przejściu, które się odblokowało po tym, jak właśnie przyszła wikula. Co jest tutaj? Grzybek Elżbiety 3 sztuki. Okej. Okay. No co ci to było, koleżanko? O, już byś tyle? Szata słów, okej. Okay. Ciekawie się prezentuje na naszym kanale. Szata sług miasta katedralnego. Dawno temu słudzy troszczyli się o kapłanki, lecz gdy one zniknęły, pozostało im tylko bezcelowe błąkanie się po lodowatym Leum Lois. Stara nie miała. I przerom ja tak, który bym go zabił. Aha, super. Atak obszarowy, który de facto robi jedno wielkie nic. Serio? To masz taką zasięg. Średnio skuteczny. Schował. Kura. Jak jest riposta tą broną? No dawaj, zaatakuj mnie. Dobrze. Myślę, że tak
zmiażdża, ale nie, to nie ten rodzaj broni. Zamek kapłana plus 8. To jest ten kanał. Mam kapłana plus 10, mi się wydaje, ale... Trzeba zmylić. Czegoś pilnował. Niczego, trzeba miał tylko nas zaskoczyć. Górę czy na dół? Na dół chyba do... Albo idę na dół do typa, albo do ognika. Ale chyba do typa, więc idziemy najpierw na górę. Chciałem sobie zobaczyć tylko, ile faktycznie czasu mnie tu nie było, żeby mieć pewność. Człowieka już wie, tutaj nie wyszli. Kiedy zakończę materiał. A, i proszę, to jest ten skrót, o którym mówiłem. Mówiłem. Przejście mamy teraz o wiele szybsze do tego miejsca. Gdybym potrzebował wrócić, a prawie na pewno ten wracał, jeśli nie zabiję. Teraz spadł, to zapadło. Tu zaskoczę, no to ja raczej zginę, więc wybieram zejście normalnie do tego nie. Dole połowy. Okej, to nie był ten cios, który myślałem spróbować, ale tak się zabolało. Ale chociaż jego podupnięcie zabolało chyba bardziej. Pierścią odporności plus 1. To nie jestem. Tak, to jest dokładnie ten. Który już mam na zwykłym poziomie. Uwaga dystansowa. No, są pieski, więc jak najbardziej warto. Proszę o to, żeby nie marnować Divina. A teraz wielki łuk zabić smoków. Idzie w ruch. Jedna strzała myślę powinna go zabić. No i nie. Serio, prawie podpadł. Nawet nie prawie, to po prostu wpadł w skórę. Jezu, ale ta animacja jest biedna z takiej odległości. Widać straszliwie. Pojedynczych klatek po prostu ograniczony. O, czy strzał w dupę go zabije? Nie, ale potężnie. No nie umiem zrobić poprawki. Tutaj. Normalnie zejdę. Tam z tyłu mogę iść. Tam tylko pamiętam, też są pieski. To też dużych niestety ilościach. Więc weźmy sobie. No dalszy, tylko właśnie czarowany miecz Alona. On jest taki jest fajnie szeroki, więc... Dobrze. Skóry góra, ja tak z powietrza. Ja! Nie! No, plus jeden dobrze wymierzał się, że mogę szykować. Dobra. Uważaj na łzy. Zwięte zioło zmierzchu. Znaczy to nie jest takie mega złe, nie? No ale kurde, jak już się... Może mieć... Jak się praktycznie zużywa więcej... Czy mniej zaklęć niż ten... Niż się je... Nie, co? Może chciałem powiedzieć coś takiego... Znaczy, ja jestem tak potężny, że ja zużywam mniej... Tak mam w tych ilościach. Nawet biorąc pod uwagę ich wartości punktowe, tutaj tu mam na przykład 90 sfer, mogę użyć. Tam bym, że ten nocny napadnie. A tutaj mamy skrócik. To miejsce, gdzie znaleźliśmy kapłanki. Wracając.
jest zaklęcie, które jestem w stanie wykorzystać do zera, zanim znajdę kolejne ognisko. Nie, a jak chcę walczyć z zaklęciami, no to nie cały czas, tylko na jakichś konkretnych przeciwników, na których się to przyda. Bo tak po używaniu ciągle zaklęć. Jedna wyrzutek w domu, w jeden sen. Trzeba być coś od koleżanki, może się. Okej. Wow, kryształowa włócznia. Nie, czekaj, mam czy... A skubana wyłączyła mi zaklęcia. O, to był chyba ten atak. Jakieś pięcie właśnie, które może położyć mi trupem. Okej, i mamy drugiego rycerza. Tu na wiele zgarniętego. Hello, mordo. Wstawaj. Potrzebuję twojej pomocy. Rycerz z Elm Lloyd poszukuje chaosu. Został mi jeszcze jeden rycerz, bo jeden jest tam domyślnie. Mógłbym teraz tak naprawdę w ogóle olać totalnie tego czwartego i po prostu tam iść. Ale czwarty nawet przydaje się podczas walki z bossem, plus nie jest on liczony jako tak naprawdę osoba przywołana do danego ogniska, czy do danej walki z bossem, bo po prostu jest on jakby domyślnie przez twórcę tutaj wklejony, więc... Na plus nie wychodzi. No i teraz tak naprawdę jest tylko proste przejście do ogniska mnie czeka. Mimo, że mógłbym po prostu użyć piórka i się zabrać do tego ogniska przy domostwie. Ale... Idźmy tędy. Jak to o czym mówiłem? Co ja zużyłem? Przyciąganie 3 razy. Włócznie wyskali zużyłem bez... Tak, nie. Nie, lekko. Lekko. Zerwałem tą całą wodą. Tam pamiętam, że dało się jakoś wejść. Właśnie chyba nie od tej strony, tylko właśnie od zewnątrz. Dobrze. Jeden klucz do znalezienia i dwa ogniska do zdobycia. Z czego jeden klucz to już jedno będę miał. Więc na razie na mur zewnętrzny się przenieśmy. No i co? Poszukajmy w takim razie kolejnego rycerza. Tutaj też widać różnicę. Nie ma tego takiego lodu. Proste przejście. Chociaż patrzcie, sama brama. Widzę, że mocno ktoś, lub raczej coś w nią pizło, skoro tak się wygięła. Teraz właśnie jestem w kropce, bo nie bardzo wiem, gdzie teraz iść. Więc nie iść tędy. Tak, bo tam nie wiem, czy kolejny rycerz. To jest pękliwy, tak nie pamiętam, czy mogę teraz go przekonać. Zobacz, czy muszę jakoś dookoła. Właśnie mówię, że nie ma było się jakoś dookoła. Myślałem, że uda się tak w ogóle jednym strzałem zabić, ale niestety. Dobra, kolejny Dalion. To jest fajne, że to też przywraca zdrowie, przez to właśnie ja teraz mogę tak sobie po sam raz rozpuścić. Jakby to trzymał dwoma rękami, to bym go pewnie tym backstabem jednym zabił. Co jest? Musimy się kontrolę zostawić na chwilę. Dobra,
zobaczmy, jaki mamy tutaj skarb. Poza tym, że jest to oczywiście drabina, którą mogłem tutaj przed zdobyciem oko kapłanki też się przemieścić, bo to jest też jedna z tych drabin, która jest widzialna. Błysk duszy. Tutaj to zaklęcie. Kolejne też do przetestowania. Błysk to jest to? Tak. Jedno ze starożytnych zaklęć, które zaginęły, gdy Eleon Lois zamarzło. Szybko wystrzeliwuje mały grad dusz. Bardziej chroni rzucającego niż na drogu. Dobra. Czyli tu wiem, że jest jakieś przejście, tylko nie wiem, czy to jest przejście... Nie, to jest tylko przejście do przedmiotu. Do całego setu północniaka. Zobaczmy go więc. Tutaj. Szady północniaka, szady mędrca z Forosy. Forosanie czcili bogów wojny, zaś mędrców, którzy prowadzili wojowników w bój, zwano północniakami. Zdobywali oni ten tytuł dopiero jednak po odbyciu wielkiej i pełnej niebezpieczeństw podróży, po zakończeniu której czczono ich jako wyrocznie bogów wojny. Wydłuża czas działania zaklęć. Okej. Okay. Nie jest złe. Myślę, że w przypadku zaklęć, które... Takie jak na przykład materia dusz. Lubią sobie trochę poznać, zanim trafią, a czasami nawet zniknąć, zanim trafią, to jest nawet dobry wybór. Może wam cały ten set pokażę, jak to wygląda. Wasza, spodnie i kamień. No i wyglądamy w taki sposób. To szybki powrót do stylu Drang Lake. Nie, czekaj. Nogi to akurat były... Są, czyli krwi, co nie? Tak. Teraz, kurde, pomyli. Znowu! Ty! Cię to nie postaje, kurde! Nie miał się dziwny atak. Chodź, to jest taki. O, dejom! Okej. Okay. Jakie ogromne obrażenia kolosalne! Łocie, panie! Ej, normalnie sam się dziabnąłem, po czym się zbawowałem. Zajebista rzecz. Jak długo to działa? No ty, jest na dwa strzały teraz. Mój wie. Zadowolony jest. Jest, jest zawsze będzie słabe. Dobra. A, ale niczego nie zabiję. Ale zabijemy ją tak na wszelki. A, ale tutaj są rzeczy. Kostur sługi. Suszony korzeń. Nie. To jest suszone korzenie. Szkoda tylko, że to jakby do tego odświeża. A nie, basen do swojego owocu. Przypadku to zwiększa tylko i wyłącznie... Znaczy zwiększa, że to działa, ale jak zjem drugi korzeń, to to się nie kombi, tylko to właśnie... tylko odświeża efekt. Mi się wydaje. Trochę szkoda. No ale... to by ludzie to jedli... to by się dało. Kostur sługi. Kostur noszony przez sługi miasta katedralnego. Dawno temu słudzy troszczyli się o kapłanki, lecz gdy one zniknęły, pozostało im tylko bezcelowe błąkanie się po rozważem Eumas. Jakie to ma statystyki? 230 pod magię i to na pierwszym poziomie. I to już jest prawie przewyższa magiczny kostur czarodzieja. O, jeszcze mrokiem by chyba się da atakować. Nie? Dobra. Też oczywiście po atakujemy, ale to jest
szczęście nie zadał tyle obrażeń. A słaby miecz masz. Nie odskakuj od niego, doskocz w niego. Dobra, ale czy ile ten buff mi zabiera w ogóle? Okej, trochę życia, ale dobra, czyli to zużywa wytrzymałość w ogóle tego miecza. Trochę lipa. Przerzućmy się na ten lodowy rapier w takim razie. Pusto, a tutaj... A nie. Okej, tam na górę nie będziemy szli, bo tam nie chcieliśmy. Nie wiem, przejść tam. Na broń. Oczywiście obrażenia zadaje. Fatal. Tutaj prawie zero. Dzisiaj jak mi te kolano przeleciało. Kurde. Proszę, Baxa, który normalną broń, który by ją pewnie zabił, jest bezużyteczny. Jak ścina się świnie, nie świnie, tylko poznamy, że dopuścili się z teraz stanu. Okay, okay. Nie wiem, czy tu nie powinno być tego, które tak nie chciał zobaczyć. Niestety jeszcze nie. Pamiętam je. Jak ty przeżył? Zdeterminowane, żeby do niego dojść. Czy tutaj nie było jakieś inwazji? Do czasu. No nie, ale było pewnie tych cholerstw. Uważaj na mroczny duch. A proszę, jednak jest tutaj. Twórca uroków Nikolaj. Najpierw się zreszta. Tam. Przepraszam. Nie usłyszał. Nie, dobra, nie. Jednak się nie ma. O, trzeba tego odlecia. Ale chyba nie ogarnę, że mam sobie zasięg. Idę do połowy z tym. Nikolaj, chodź!
tam głos nie masz, proszę. Wiele ci pomogła. Zostałem za niego 2-1-3-7 kurz. Czy jakiś Polak robi we From Software i tak specjalnie zostawił, czy to totalny przypadek? Chyba spachował. Ale bardzo się leci. No i dobra, to szliję prosto do ogniska. Powinno być tutaj. Ja tu, zaraz sobie powiem drugiego. Porownicho. Porownicho. Ognicho. Daj mi ogni. O, siema. Nie ma tak łatwo, cwaniaku. Na tego typa trzeba uważać, bo to wcale nie jest przyjazna postać. To jest mroczny duch, który ma zapewne nałożony ten cały pierścień boga Queli, czy coś tam. I on właśnie przez to jest taki pierusień. No, gdzieś ty uciekł. A, tu uciekł. Bardzo z mojej strony. Znowu? Nie no, panie, to jest niewaga. Ale to jest nożej. Coś ci chyba nie wyszło, panie Dziejaszku. Ostatni estyk nie został. Dobrze. Jak chcę backstaba mu zrobić? Backstaba zrobić. O, pieści mi prawie zniszczył. Tutaj go tunął. Nie spus. Chyba nie ma chyba za ciężką broń, żeby tak zwalić, więc... Hej! What?! Jak on uniknął backstaba?! Już cała animacja się załączyła! No. Drabinę! Nie tutaj, tam jest drabina, w drugą stronę jest drabina, drabina jest w drugą stronę! Szukiwaj nas, wyknę. A, okej, okay. Debil, dał mi się wyleczyć. Serio, akurat wiadomo, że samo oceniona, szukiwaj nas, wyczułem. Laki. Nie ma, chodź tu! Walczymy dalej, skoro już taki cwaniak. Tylko jest chyba po drugiej stronie, tak mi się wydaje. Okej, okay, tutaj pobiegł, widziałem. Brawo. Cy! Oj, to potężnie zadało mi się dobre.
co? Pyk! Kolejny backstabik. Nie, tej broni się nie da, nie da się zrobić posty. Niestety. No skoro nie da się ripostować, no to zobaczmy z nim tradycyjnie. Jak był zaraz wyciągnę coś z trucizną, naprawdę. No typie, przestań uciekać, bo mnie zaraz coś trafi. Dobra. Literalnie, nagrywam ten materiał półtorej godziny ponad. Połowę tego czasu co nie było mnie w ogóle przy kompie. Ale szczerze, już mnie zaczyna ten duch naprawdę wkurzać, więc... Z wielką chęcią zabiję go jednym strzałem. Kurwa, muszę tam na dół polecieć. Co tu jest? Nie. Tu? Nie. Tu jest to? Tak. Co będzie, Jaszku? Zdycha! Zdycha! Ucz mi przysługę, już tu nie wracaj. Mam cię naprawdę serdecznie roszczę. To nie jest najgorsze. Najgorsze jest to, że gdybym ja otworzył najpierw te wrota, co jestem w stanie zrobić, tylko nie wiem czy z dołu, czy... Nie wiem, czy z góry chodzi, nie wiem, czy dnia. Chyba tutaj. To w tym momencie obec tam poszedł, tam całkowicie dalej, tam za tą bramę, na środek takiej dużej areny i wtedy dopiero byłaby walka. Tylko taka trochę średnio równa. Przestanie dwie sztuki i tu powinno być ognisko, z tego co pamiętam. Tak jest, dobrze. Dobrze. W takim razie ode mnie w tym materiale to będzie na tyle. Do usłyszenia w kolejnym, w którym znajdziemy, mam nadzieję, ostatniego rycerza i także przejdziemy też i ten dodatek. Do usłyszenia, miłego. Cześć.